Hej, zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik paznokciowy. Wiem, że za oknem jeszcze zima, ale ja chciałam już przywołać trochę wiosnę właśnie takim kolorowym zdobieniem. Dwa środkowe paznokcie ozdobiłam w taki sposób, który przypomina mi zabawę akwarelami, czyli mamy takie kolorowe mazy, takie dość artystyczne, z elementami złota. Możemy to też trochę zinterpretować jako kolorowy marmur, zależnie co Wam pierwsze przychodzi na myśl. Mam nadzieję, że takie zdobienie się Wam spodoba. Ja wykorzystałam w nim żele do zdobień, ale oczywiście możecie podobny efekt osiągnąć też zwykłymi lakierami hybrydowymi. A to przechodzimy do rzeczy. Do wykonania zdobienia potrzebne nam będą oczywiście baza, lakier bazowy, w moim przypadku jest to 509, czyli Happily Ever After z kolekcji Karoliny. Top, ja wybieram Top Matte Total, ponieważ dalej zakochana jestem w efekcie matowych paznokci. Kolory do zdobień, ja wybrałam 5 odcieni żeli Semi Art. To są bardzo mocno napigmentowane żele przeznaczone do nail artu, ale ze względu na ich konsystencję i pigmentację zalecane jest przejście szkolenia w Akademii Semilac, bo jednak jest to już trochę bardziej zaawansowana zabawa ze zdobieniami. Potrzebna nam będzie jeszcze jakaś podkładka, jakaś tacka, żeby te kolory wyłożyć. Ja używam Semilac Art Holder oraz dwa pędzelki, jeden taki płaski, przypominający pędzelek od lakieru oraz drugi bardzo cieniutki, do precyzyjnych elementów. Moje paznokcie są przygotowane do nałożenia zdobienia, czyli dzień wcześniej wycięłam skórki, nałożyłam bazę oraz dwie warstwy Hardy Clear. I zaczynamy od nałożenia koloru bazowego. Ja go nakładam na mały palec, na wskazujący oraz na kciuk. I jak zawsze, powolnymi ruchami, bardzo dokładnie staram się dojeżdżać maksymalnie do skórek, jak tylko to jest możliwe. Lakier nakładam również na brzeg paznokcia, żeby przedłużyć jego trwałość i żeby się nie odpryskiwał ani nie odchodził. Pierwszą warstwę utrwalam w lampie i nakładam drugą, tak samo na wszystkie trzy paznokcie. Te paznokcie są już skończone, więc mogę je pokryć topem. Tak jak mówiłam wcześniej, ja używam topu Top Matte Total, ponieważ dalej jestem zakochana w tym, jak wyjątkowo i jakoś tak przyjemnie i ciepło wygląda matowy paznokieć. Po nałożeniu topu utwardzam go w lampie, a żeby Top Matte Total stał się matowy, trzeba go jeszcze przemyć cleanerem. Uwielbiam ten moment, w którym cleaner wysycha i pozostawia matową powierzchnię. No i przechodzimy do zabawy żelami. Ja wybrałam 5 kolorów, są to numerki 7, 8, 10, 4 i 12. Na art holder nałożyłam już te kolory, które używałam na poprzednim paznokciu. Daję też na sam środek tej tacki kilka kropel bazy i ta baza będzie mi służyła właśnie do rozwadniania wszystkich kolorów. Zamiast bazy możecie użyć też Hardy Clear czy topu. Semi art można mieszać z każdym przezroczystym produktem. Zdobienie zaczynam od serdecznego paznokcia i najpierw robię sobie takie 3 kropeczki, ponieważ zaplanowałam narysowanie takiej dość smukłej litery V, czyli takiego mocnego negative space, więc muszę upewnić się, że jest ona umiejscowiona środkowo na paznokciu. Więc zaznaczam sobie te 3 kluczowe miejsca i patrząc na paznokieć pod różnym kątem, patrzę, czy to jest na środku. Jeżeli jest na środku, to po prostu to V rysuję. Jeżeli nie, to dopóki nie utrwalimy tego zdobienia w lampie, możemy wszystko zmieniać. Jeżeli V mi się podoba, właśnie utrwalam w lampie. I przechodzimy do maziania, do robienia tych artystycznych mazów, do bawienia się jakby farbą akrylową. Ja chciałam, żeby kolor różowy dominował akurat w tym zdobieniu, dlatego też pojawia się na obu paznokciach, no bo to też nawiązuje trochę tego bladego różu na pozostałych paznokciach, ale możecie dobrać to do waszych preferencji, może być więcej niebieskiego, zielonego, jak tylko chcecie. No i używając teraz właściwie tego żelu jak farby, zależnie od tego, czy chcę, żeby w danym miejscu kolor był bardziej nasycony, używam tego żelu nierozwodnionego. Jeżeli chcę, żeby kolor był bardziej taki delikatny, półtransparentny, żeby mój paznokieć przebijał trochę pod spodem, mieszam go więcej z tą bazą, którą dałam na środek tacki. No i tak się bawię. Tutaj właściwie nie ma zbyt wiele filozofii, po prostu musicie pozwolić, żeby wasz wewnętrzny artysta mógł się trochę na tym paznokciu wyżyć.
bawię się tymi kolorami, uważając też, żeby nie mieszać za bardzo krawędzi między nimi, bo łatwo jest przy mokrych żelach, przy mokrych farbach również, żeby wszystko się zmieszało i zaczyna nam to wyglądać trochę brudno. Więc chcę, żeby te kolory były dalej widoczne jako osobne barwy, ale żeby się przez siebie przechodziły, tak jak farba w wodzie. Zdobienie mi się już podoba, więc utrwalam je w lampie i przechodzę do złotego żelu i dodaję teraz takie złote mazy, elementy wychodzące głównie z żółtego koloru, ale też gdzieś gdzieniegdzie przewijające się na innych kolorach. To złoto szczególnie daje taki wyjątkowy efekt, kiedy zwłaszcza ten top jest matowy i matowa powierzchnia paznokcia się nie błyszczy, ale złoto jednak trochę przebija. Mamy na paznokciu właściwie mały obraz, więc warto, żeby ten obraz teraz oprawić w ramę, więc używając cieniutkiego pędzelka i białego żelu rysuję cienki paseczek dookoła całego paznokcia i utrwalam w lampie. Musimy jeszcze paznokieć pokryć topem, top utrwalić w lampie i przemyć go oczywiście cleanerem i jeden paznokieć jest już gotowy. Na środkowym paznokciu robię dokładnie to samo, czyli bawię się zdobieniem, bawię się rozwodnionym żelem, bardziej skoncentrowanym. Poza kadrem mam też wacik bezpyłowy, pokryty, właściwie nasączony cleanerem, którym między kolorami czyszczę sobie ten pędzelek i też przez to, że on jest nie do końca suchy, że jest trochę tego cleanera jeszcze na nim, on dodatkowo rozwadnia te żele, no i sprawia, że robią się naprawdę takie akwarele. Także naprawdę polecam Wam zainteresowanie się tą techniką zdobienia, ale tak jak mówię, fajnie jest przejść szkolenie, żeby wiedzieć dokładnie, jak się z nimi pracuje, jak je ściągać, zakładać itd. Staram się nakładać te kolory w podobny sposób do paznokcia środkowego na drugiej dłoni, ale oczywiście tego się nie da powtórzyć w 100% w taki sam sposób, więc to jest taka trochę improwizacja. Mówię, gdzieniegdzie ten kolor jest mocniejszy, gdzieniegdzie słabszy, można zauważyć takie mocniejsze pociągnięcia pędzlem albo gładki kolor. Naprawdę, to już jest czysta zabawa jakby farbkami. Jeśli zdobienie mi się podoba, utrwalam je w lampie, dodaję znowu te złote mazy. Muszę jeszcze dodać białą obwódkę na całym paznokciu, żeby cały manikier był spójny. Pokrywamy paznokieć topem. Oczywiście może być też normalnie błyszczący top, też to bardzo ładnie wygląda, ale mi się podoba, kiedy to jest matowe, bo ten wzorek widać jeszcze wyraźniej. Utrwalam w lampie, przemywam cleanerem i paznokcie są już gotowe. Spójrzcie tylko, jak po całej pracy wygląda nasz art holder. No czyż to nie wygląda jak paleta malarza? I tak wygląda skończone zdobienie. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Przyznam szczerze, że bardzo mi przypadło do gustu i cieszę się z tego, jak to wyszło. Nie byłam do końca przekonana w trakcie malowania, ale pod koniec nie mogłam się napatrzeć. Także mam nadzieję, że się Wam również spodobało. Oczywiście lista wszystkich lakierów, wszystkich narzędzi, których użyłam w zdobieniu, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli będziecie chciały odwzorować to zdobienie na sobie, to koniecznie podzielcie się swoimi zdjęciami na Instagramie, używając hashtagów Maksineczka i Semilak. Uwielbiam oglądać Wasze zdobienia, to jakie są Wasze realizacje moich projektów. Także czekam na Wasze zdjęcia. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!